Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym randomie z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Wydaje mi się, że muzyczka może być troszeczkę za głośno. Ustawienia dźwięku. Ociupinkę sobie to wszystko przyciszymy na wszelki wypadek. Dialogi akurat mogą być. Dobra. Będę sobie kontynuować swoją prywatną rozgrywkę. Posłuchajmy. Onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Dokładnie tak. Szukam teraz Jaskra. Mamy misję, która się nazywa Spisu Założnic chyba i latamy, słuchajcie, za laskami, z którymi Jaskier się spotykał i go szukamy. Także jestem na etapie teraz ostatniej tej jego przyjaciółki i tam mieliśmy... Boże, ja nie wiem dlaczego ja... Chwila, bo ja przecież muszę z pada korzystać, a ja kurczę, klawiatura, mysz, ja nie wiem co ja tu robię. Nie da się grać, słuchajcie, klawiaturą w Wiedźmina, po prostu się nie da. Dobra. Musimy sobie wejść do tego budynku, tylko że oni nas nie przypuszczą. I z tego co kojarzę, musimy sobie tutaj obejść tyłem jakoś tą posiadłość. Czekajcie, musimy się dostać za te mury. To może gdzieś tędy się uda przycisnąć. Czy my ten... Zagapienie też się płaci. Przeskocz. A myślę, że tu przejdziemy chyba jakoś tymi skałami. Sama nie wiem w sumie. Spróbujemy. Zobaczymy, gdzie zajdziemy. Aha. Przepaść. Ale może się będzie dało wspiąć po tych półeczkach tutaj skalnych. Geralt, łapaj się. Ej. Bo już szczerze wam powiem, trochę się tam namęczyłam. O, mam jakiś liścik. R3, przeczytaj sobie. Najdroższe rosy, od pierwszej chwili, gdy ujrzałem cię na przyjęciu u Wegel Budów, moje serce bije tylko do ciebie. Bla, bla, bla. Dobra, jakiś list miłosny. Okej. List miłosny i mamy tutaj jakiego trupka. Leży sobie, no już nic więcej z nim nie możemy zrobić. Po prostu się mamy dostać do tej willi. Tu jeszcze mamy jakieś znajdźki, pleśń. Jam, 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 pyszne. Weźmy sobie, bo na pewno się do czegoś przyda. Dobra, i no i udało się, jesteśmy. Po całym mieście chodzą słuchy, że lubisz takich jak ja. Nie ma co się opierać, kwiatuszko. Kto tu gada? Dla ciebie panno Var Atre. I lepiej stąd zniknij, kwiatuszku, zanim doniosę na ciebie ojcu. O, dobra. Jakiś strażnik tam podrywał tą pannę Rosę. Kim jesteś? Co tu robisz? Odpowiadaj natychmiast, bo wezwę straż. Wybacz pani, że się zakradam. Jestem Geralt, przyjaciel Barda Jaskra. Geralt z Rivi? Ten słynny wiedźmin z pieśni? Co tu robisz, przybłędo? Jak się tu dostałeś? Nikt nie wchodził od frontu. Klnę się na wielkie słońce, panienko. Nic nie mów. Daj mnie to załatwić. Wasz słowa to... to Fryderyk François de Bergerac, nowy nauczyciel szermierki, prawda? Prowadź go tak, do sali treningowych. Ja wkrótce dołączę. Ale pani jeszcze przed chwilą mówi, że jest kucharzem. To oszust! Widzisz, Fryderyku? Mówiłam ci, żebyś nie żartował ze strażnikami. W ogóle nie mają poczucia humoru. Nie, dobrze, pogrywa sobie z nimi. Zaprowadź pana de Bergerac do sal treningowych. Migiem! Tak jest, panienko. A dlaczego ona nas nie może tam zaprowadzić? To też jest takie dziwne. Gdzie ona lezie teraz? Dobra, idę ze strażnikiem. Czy ja to sobie mogę coś... Mam nadzieję, że wiesz, w co się pakujesz. ...zebrać fajnego? Ja nie, nic tu nie widzę. Panienka Rosa to kapryśna bestia, a jak to będzie ostrza nieznalitości. Dobrze wiedzieć. Zadziorna lasencja w takim razie. O, coś tutaj mamy. Jakieś książeczki. Drewniany weź. I uważaj, żeby panienki nie uszkodzić, bo się pan ambasador wkurwi. Dobrze. O, mieczyk jakiś, elegancko. Właśnie chwila, bo ja ostatnio zginęłam, bo przez przypadek się tutaj lałam z tymi 372, dobra. Bo bałam się, że mam 0 kasy,
bo się właśnie biłam przez przypadek z tymi strażnikami i było też po tym, jak zginęłam tak naprawdę, napisane, że nie mam już pieniędzy i się bałam, że mnie po prostu oskubali ze wszystkiego. Ty jesteś moim nowym nauczycielem? No, no. Tym razem tatko się postarał. Zaczniemy od drewnianych mieczy. Muszę wiedzieć, ile jesteś wart. Okej, czyli będziemy w to brnęli i faktycznie się będziemy bić? Aha, no dobra. Skoro tak chce, zobaczymy, czy ją pokonamy. Na co ci te dwa miecze? Nawet z jednym sobie nie radzisz. Kurde, nie widzę jej. A niech to. A, udało się, dobra. Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Słaba jestem w tych potyczkach strasznie. Nie? A kim? Jakim cudem się to dostałeś? Co, ona ma coś z głową? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Ona jakaś dziwna jest. Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jaskra. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! To one są dwie! Szybki jesteś! Na to wychodzi, że one są dwie. Jak jakaś siostra. Walcz, a nie popisuj się. Okej. Proszę cię bardzo. A niech to. No i masz, koleżanko. Nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie, no raczej mamy zajęcia. Z przykrością muszę odmówić, mam strasznie napięty terminarz. Jak chcesz. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? No, jest druga. Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? No brawo, Geralt. Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. No właśnie, czy Jaskier też się pomylił? No, zdarzało mu się. Ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Podstarzały bard. Miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. Czyj talent chwalił? O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana.
Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Dobra, czy dziwnie się zachowywał? Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość ciekawe. No dosyć. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki. Jak mi się podoba w ogóle dubbing w tej grze, one mają takie piękne głosy. Dobra, czy interesują się polityką? Założę się, że polityka nie ma dla was żadnych tajemnic. Orientujemy się w tym i tamtym. A co konkretnie cię interesuje? Ciekaw jestem, jak potoczą się losy wojny. Tatko mówi, że wszystko zależy od Radowida i tego, kto pierwszy zajmie Nowigrad. A co ma do tego Nowigrad? Przecież to wolne miasto. Nigdy nie mieszało się w konflikty zbrojne. Och, to akurat wie każde dziecko. Nowigrad ma największą flotę na świecie. I powiadają, że za to, co jest w miejskim skarbcu, można uzbroić ze dwie armie. Wypytajmy o wszystko. Nie prze na północ. Na dworze pewnie euforia. Wśród jego zauszników pewnie tak. Ale tatko mówi, że to już długo nie potrwa. Jak to? Tatko mówi, że wojna przeszkadza w handlu. I że wszyscy mają dość finansowania zachcianek cesarza. No proszę, dobra. Wracając do tematu. Wracając do tematu, muszę wracać do swoich spraw. Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. Czyli nie wiemy, gdzie jest Jaskier, tak czy siak. To jak będzie z naszymi lekcjami? Nie mamy czasu na to. Ale musimy to przełożyć na kiedy indziej. W takim razie żegnam. Aha, masz tu zapłatę za swój czas. Serio? Dziękuję bardzo. Tylko 50. Bo ja tutaj zbieram kasę na statek, na Skellige, żeby popłynąć, z tego co pamiętam. Bo właśnie tam się zajmowałam tamtą sprawą, ale miałam za mało kasy. I brałam jakieś tam wiedźmińskie robótki, na które jestem jeszcze za słaba i cały czas, kurczę, ginęłam w starciu z Południcą. I kurczę, już byłam tak zrezygnowana, że nie grałam przez jakiś czas. Ale pomyślałam, że przecież kurde, może po prostu... inną misję zacznę robić. I spotkałam się z Triss, właśnie sobie wczoraj grałam sama, to spotkałam się z Triss, no i teraz szukamy Jaskra. No bo dalej oczywiście szukamy Ciri, prawda? Dobra, co my mamy zrobić? Z Zoltanem mamy pogadać, dobra. Jest tu coś jeszcze do podebrania, owoce, pierożki jakieś. Tam jeszcze są jakieś drzwi otwarte. Ło! Ale mi w łeb pani strzeliła. może tu coś znajdziemy? Jakieś karty może do gwinta? Szkatułka, pantalony. Pantalony, żeśmy znaleźli, Geralt. Kałamarz, jakaś lalka. Dobra, i tu jeszcze jakaś książecka. Chociaż ja już zrobiłam sobie misję na przeczytanie wszystkiego, także spoko, już nie muszę tego czytać. Chociaż no może dla fabuły niektóre z tych rzeczy na pewno są istotne, więc... tu jeszcze coś jest? Tak, tu jeszcze coś mamy. Dobra, nie wiem, czy wołać Kunia, czy się po prostu przejdziemy, bo to nie jest jakoś szczególnie daleko. Przebiegniemy się, może jeszcze jakieś fanty sobie tu pozbieram po drodze. Chwila, handlarz tutaj... A nie, to nie taki handlarz, dobra. Ja jemu nic nie sprzedam. Przejdziemy sobie tędy, sprint, przytrzymaj, dobra. Kurde, mam teraz podpis, jakbym grała na klawiaturze, nie wiem dlaczego tak się stało. Jakiś bagol się tutaj zagnieździł. O
Boże, co tak się drą? Przed czym wy ucieka... Co tu się wyrabia? Co, to było dziwne. To było bardzo dziwne. Dobra, gdzie on jest tutaj? Włazimy do knajpy. Zoltan, gdzie żeś jest? O, co to? Słówka? Moja kozicna. Wybacz, że przeszkadzam pogaduszki z sową. No, jesteś nareszcie. Pusia. Już moją pusię? Lada dzień zacznie gadać. Zoltan, nie chcę przyjść zabawy, ale wiesz, że papugi z sobą nie zrobisz. Zrobię. Zobaczysz, zanim się obejrzysz, będzie z nami grała w gwinta. No, ale chciałabym to zobaczyć. Mieliśmy gadać o jastrze. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? No, w zasadzie to nie bardzo. Najpierw ty. Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się u żadnej. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. Dobra. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słuch. Dziewczyny nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadulka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. Jaka Priscilla? A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? No właśnie. Myślę, że się zakochał. No w sumie mogę w to uwierzyć, jak w samym sobie, to mógłby się zakochać. Kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz. No dobrze, mamy spotkać się po zachodzie słońca. W takim razie nie chcę znaku rzucać. Chcę się tylko rozejrzeć. No bo mamy trochę czasu. Medytować w zasadzie nie musimy, ale... Ale możemy, jakby tu już nie było nic do roboty, ale chociaż sobie tutaj co nieco pozbieram i właśnie ekwipunek, sprawdźmy, co nam tutaj powpadały za rzeczy, może coś ma lepsze statystyki, co nie? To też nie, gdzie te pantalony nasze? Nie widzę ich tutaj. Gdzie te pantalony wpadły? Coś mi je zebrali przed chwilą. Broń stalowa. Nowigradzki miecz długi plus 4, tu jest plus 23. Ale to jest jakiś... Nie. To jest miecz? To nie wygląda jak miecz. Dobra, zostawię to na razie podmienione w takim razie. Żarełko mamy. W porządku. No, przydałoby się to coś posprzedawać, bo strasznie dużo tego mamy, a kasa by nam się przydała. Chociaż nie wiem, czy nie będzie nam to później potrzebne do jakiejś alchemii. Ja się właśnie średnio na tej alchemii orientuję. Dobra, jeszcze tutaj poziomu nie mamy. No, licho strasznie, dopiero 9 poziom. No, niestety nie gram zbyt dużo. Za dużo rzeczy bym chciała robić naraz i przez to po prostu nic nie mogę skończyć tak naprawdę. Wiecie co, dobra, jest 8 rano dopiero, także my sobie przemedytujemy do tego popołudnia po prostu, do tego wieczoru, do 18 wystarczy? Dobra, chodźcie do 20, może kurczę się nie spóźnimy na ten wieczorek.
Mam nadzieję. Dobra, spotkaj się po zachodzie słońca. No to już niebawem, to już możemy się tam powolutku udawać. Całą rodzinę już pochowałem. No, żebrak, możemy mu coś dać? Nie możemy. Jeszcze tu będziemy, kurczę, okradali tych biedaków. Ja nawet nie wiem, gdzie mój leży. No trudno się mówi. Kolejny przybłęda z Temerii. Przybłęda z Temerii? Będziecie o mnie mówić, naprawdę? Poleć no to trochę szybciej, co? Już mi się nie chce wołać płotki, szczególnie, że w murach miasta nie mogę nią galopować, mogę, ale nie mogę cwałować. Tak? Dobrze mówię? Cwał? Cwał jest szybszy? Chyba tak. Dawno konno nie jeździłem, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. Dobra. Jezus. Przestań tu pluć, chłopie, pod nogi. Tu coś mogę? Pijaczka. Może miałam tylko podeptać. Dobra. Dajmy jej spokój. A co to za klapa? Wejdźmy sobie tam. A, zamknięte. No, oczywiście. Zoltan, jesteś tu już. Koncert jeszcze się nie zaczął. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna.
To się wszyscy tu popłakali. Toż to o Yennefer i o Geralcie było. Ja też ją kojarzę skądś. To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Cichaj, kobieto. Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Fajno, ma czapkę tak w ogóle. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował, nastawiając karku. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie! Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać! Z tego co pamiętam, to my też je pomogliśmy wtedy, kurczę, w barze tam napadli, a ona teraz takie rzeczy. Oto Priscilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivi, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. A tej co? Nie tutaj, chodźcie za mną. Aha, okej. Czyli udajemy, dobrze, po cichu trzeba. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. No pięknie, jeszcze musimy go z opresji ratować. Co mu odbiło? I skok na skarb. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. No to co mu odbiło? Miał jakieś długi do spłacenia? Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Roivan? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll z Galdy. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. To też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się niedosłownie. Tak, to zakładałem. O Boże. Ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do 4 ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggy'm Roivenem. Wespula też o nim mówiła. Królem żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. No dobra, i znów musimy go ratować. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonat. To jest dobry pomysł. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym skurwielem i Ziggy'm Roivenem. Jak to bosko brzmi. Skurwiela to nie wiem, ale
Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Dobra, no to co, najpierw do tego Roivena? Ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Dobrze, dobrze. To idziemy do łaźni raczej pogadać z tym Sigim całym, ale najpierw sobie tu jeszcze pozbieram jakieś pieśni i hymny, jakieś pierożki i owocki. A nuż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. Aha, czyli Zoltan nie pomaga. Super, dzięki Zoltan, jesteś super. Dobra, tutaj mamy buteleczkę. O, i mamy poziom 10. No i cudnie. Już wiem, co muszę zrobić. Ostatnio o tym zapomniałam. Sugestie muszę sobie na drugi poziom. Chwila, aktywować mogę. A dlaczego nie mogę na drugi poziom? Aktywuj. A, jest, ulepsz. Jestem ślepa. Tak, chcę ulepszyć umiejętność. Dobrze, bo ta sugestia by mi się kilka razy przydała, a zamiast tego musiałam wydać kasę, więc... Więc weźmy sobie tą sugestię. Nie, gdzie ja tu... Dobrze idę? Dobrze. Słuchajcie się, panowie. Boże, nie robię wam krzywdy, po prostu sobie przechodzę, a wy takie wredne rzeczy o mnie tu opowiadacie. No co za buraki tutaj mieszkają? Przepraszam. Proszę ruszyć te pijane tyłki, bo ja muszę wyjść. Gdzie tu drzwi są? A jeszcze wam zgaszę. A, nie zgaszę. Chciałam im świeczki zgasić, ale dobra. No dobra, leć Geralt. Lećmy do tych łaźni. Pogodomy z tym Ravenem, bo nie wiem, gdzie można pana skurwiela znaleźć. To się pewnie okaże. Ostrzegam cię. Chwila. To te łaźnie są na dole chyba jednak. Nie będę skakać, bo jeszcze się zabiję, a tego to byśmy nie chcieli. Tak. A ten? Złą drogą poszłam. Tu mamy łaźnie, dobrze. Czy ja tu już byłam? Chyba nie. No pukaj, Geralt. Jest tam kto? Otwórzcie! Chcę się wykąpać! No wpuśćcie Geralta, on strasznie śmierdzi, naprawdę. Chociaż zmieniłam mu kubrak ostatnio, to może nie jest tak źle. Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. No to ją otwórz. Muszę się spotkać z właścicielem, wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Czym jest zajęty? Zajęty czym? Odejmuje ważnych gości. Ja jestem ważniejszy. W takim razie powiedz, ważniejszy. Że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Geralt z Rivii. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zapytać. Dziękuję. Klapnij sobie, Geralt. Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Dzień dobry. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Jakieś bugi tutaj widzę, buty mu się zatonęły mu w dywanie. Rozbierz się i schowaj swoje ubrania w szafce. O, Jeronie. Dobra, ale najpierw ja sobie kwiatki pozbieram, bo takie nie rosną na polu z tego, co kojarzę. Tych włókienek nie znam. Dobra, gdzie ja się tu mam rozebrać? Panie eunuchu, gdzie ja mam się rozodziać? Przesuńże się. A tu chyba. Albo nie? A mogłam go słuchać. Aha, tak, dobrze. Dorwać juniora, taka misja. Dobra, chodź go lasie. Jak tu jest ciemno. Bardzo nie lubię chodzić po takich małych pokoikach. Oczekuję w następnej sali. Jaki pocharatany, biedny. Nie lubię chodzić po takich małych pokoikach, bo... nigdy nie wiem, w którą stronę pójść. Dobrze, że jest ta mapa, bo... inaczej to bym się po prostu... na amen zgubiła. No i widzicie, mam nawet kropki, a i tak źle idę. Którędy ja tu, kuźwa, mam przejść? No what the hell?
Wiedźmińskie zmysły, help. A tu są drzwi, dobra. Hej, białowłosy! Zagapienie też się płaci. Miałaś rację. A nie rumieńczą mu rękę i kazał wrazić moją zagrę. A tu jest woda w ogóle? Coś jakoś tak mało. Pan eunuch Hapen, aha, my z nim mamy pogadać? Nie. Mamy tego Sigiego odnaleźć. Aha, bo on jest za tymi drzwiami, dobra. No właśnie. Spokojny Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Dzień dobry, panowie. Ja w sprawie tego skurwiela. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivii. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ci zajdę. A powiedz, że jesteś Wiedźminem. Jakieś kłopoty w kanalizacji? No ty, mały szczurze. Wszystko jest pod kontrolą. Geralt to znajomy z dawnych czasów, co prawda. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. O, będziemy się bić bez miecza. Fantastycznie, nienawidzę tego robić. Jasnowidz jakiś. Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa, mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. A, dobra, coś tu jest. Mogę pożyczyć? Z gołą dupą jeszcze się nie biłem. Kiedyś usiłeś ten pierwszy raz. Panie drogi, dobra. Znaku oczywiście... A, mogę, no to chwila. Art sobie tutaj odpalmy. Jezu, pierony. Dupnij Ardem, Geralt. Człowiek skurwiela juniora. Dobra. Jeszcze ktoś? Przeskocz, no. Nie możesz? Geralt, no przejdźże tam, ludzie złoci, no. Przepuśćcie mnie. Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? No jasne, Boże, denerwuje mnie już ten... Sam się wytłumaczy. ...koleżka. Szukam skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jebsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. No widzisz, ten taki w gorącej wodzie kąpany. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. Świetna jest ta gra. Czytałem, jeśli chcesz znaleźć skurwiela, przyjdź do mnie. Chcę dostać skurwiela i wygląda na to, że muszę go dorwać przed Tasakiem. Tasakowi łatwo nie pójdzie. Junior potrafi się ukrywać i cechuje go chłopski spryt. Cóż, nam już czas. Powodzenia w poszukiwaniach, Wiedźminie. Zajrzę do ciebie jutro, Franciszku. Franciszku. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy. No dobrze.
W tej grze generalnie większość to jest szukanie kogoś, żeby znaleźć kogoś, żeby znaleźć kogoś. Dobrze spotkać starego drucha, dzięki któremu tak często zażywam kąpieli. Jeśli dzięki mnie jesteś czystszy, to warto ci było złamać tę nogę. Wyobraź sobie, że kiepsko się zrosła. Oj, no trudno, chodzisz. Muszę ją moczyć w gorącej wodzie przynajmniej 6 razy dziennie, bo inaczej napierdala jak dzwony w bokler. Powiedzmy, że przykro. Przykro mi to słyszeć. Przykro ci? No to załatwia sprawę. Jak jeszcze wyrazisz ubolewanie, to pewnie cudownie ozdrowieje. O ty dziadu. Słuchaj, Roiver, a właściwie Dijkstra, bo nie jestem w nastroju na zabawę w pseudonimy i inne szpiegowskie gierki. Przychodzę w konkretnej sprawie. Jak chcesz wysłuchać, o co chodzi, to wysłuchaj. Jak nie, to daruj sobie błyskotliwe riposty i po prostu wywal mnie za drzwi. A co mi szkodzi? Mów! Myślisz, że Tasak znajdzie Skurwiela? Może i znajdzie, ale spali przed tym pół miasta zupełnie niepotrzebnie. Zostaw go i działaj sam. Co proponujesz? Trzeba przejść się po miejscach w strefie wpływów, juniora, i się rozejrzeć. Tyle, że dyskretnie, a nie wpadać na pełnej kurwie z ogniem i mieczem. Zapamiętam. A wspólnicy znają twoją przeszłość? Wiedzą, że naprawdę nazywasz się Sigismund Dijkstra i byłeś szefem redańskiego wywiadu? Gdybym razem z Tasakiem, Bedlamem i juniorem zbudował młyn i mę mąkę dla okolicznych chłopów, to bylibyśmy wspólnikami. Bo to, że musimy się często dogadywać, nie czyni z nas partnerów. Czyli nie wiedzą, okej. A czy wiedzą, kim byłem? Bedlam na pewno, a pozostali chyba się domyślają. Po prostu nie rozmawiamy o tym. Dobra, co należy do tego pana Skurwiela? Może faktycznie warto popytać na mieście. Nawet jeśli junior siedzi w ukryciu, to nie mógł odciąć się od dochodów. Skurwiel czerpie zyski głównie z hazardu. Kontroluje największe kasyno w mieście. Pamiętam, jak hierarcha Hemmelfart przegrał tam kiedyś swój pierścień z rubinem i wybuchła awantura. Jest też arena w podziemiach pod miastem. Dochód z zakładów jest niewiele mniejszy niż z kasyna. Tam zawsze szukają ochroniarzy. Możesz też sprawdzić dom Skurwiela w Nowigradzie, ale wątpię, żebyś go tam zastał. Dobra. Zapytaj o to kasyno. Gdzie znajduje się kasyno? Niedaleko, wiesz, Straży Miejskiej. Oficjalnie Skurwiel nie ma żadnych związków z kasynem, więc uważaj, co mówisz, żeby nie wzbudzić podejrzeń. Dobrze. No to wszystko się wypytajmy. Będziemy pewnie łazić. W kanałach pod Złotą Dzielnicą, ale wejście jest w kwartale Biedoty, na Okrawka. Junior uwielbia dobre walki. Pewnie chciałby zobaczyć na własne... A na Okrawkach mieszka Triss. Z tego co pamiętam. Gdzie ma ten dom? Wspomniałeś, że Skurwiel ma dom w mieście. To całkiem zacna posiadłość, tuż za mostem wiodącym na Wyspę Świątynną. Ale Junior jest za sprytny, żeby tam siedzieć. To po co mu ten dom? Bez sensu. Dobra, no to ruszamy. Spróbuję znaleźć juniora w kasynie albo na arenie i chyba pogadam też z Tasakiem. Rób jak chcesz, tylko bądź ostrożny. Skurwiel na pewno spodziewa się kontrataku. Dzięki za pomoc, Dijkstra. Idź już, Wiedźminie. Aha, gdybyś miał problemy ze znalezieniem Ale dlaczego Skurwiela, wróć do mnie. Nie zapytałeś go o Jaskra, może akurat by coś wiedział. O, właśnie. Słuchaj, wiesz może co się stało z Jaskrem? To samo, co ze wszystkimi, którzy nadepną juniorowi na odcisk. To znaczy? Siedzi otoczony churysami, które karmią go pasztecikami ze słowiczych języków i poją młodym winem. No, Geralt, co się mogło z nim stać? Leży pewnie na dnie pontaru razem z tą swoją mandoliną. Mandoliną. Oby nie. Jak dla mnie, to może sobie tam gnić i z Waltornią w dupie. Kocham tą grę. Jakiś opryskliwy się zrobiłeś. Co cię gryzie? Przepraszam. Widzisz, odkąd mam klimakterium, nachodzą mnie nagłe fale gorąca i szybko się denerwuję. Dijkstra, wiesz, że nie możesz mieć klimakterium, prawda? No, wiem, kapitan obwios. Wiem też, że nic cię tak naprawdę nie obchodzą moje problemy. O co chodzi? Przejrzałeś mnie. Potrzebuję roboty i myślałem, że może coś mi zlecisz, jakiś potwór, te sprawy.
Tak. Mógłbyś mi pomóc. Jeszcze jakaś misyjka poboczna. Na przykład popytać o Jaskra. Ustalić, co dokładnie się z nim stało. W sumie ja taka poboczna. Rozumiem, że poza tym mi jeszcze zapłacisz. Nic za darmo, co? Ciekawe, czy byłeś taki wyszczekany, jak cię Emer najmował. Kto ci to powiedział? Jak to kto? Emacher. Ha, ha, ha. Nie zdradzę ci przecież imion moich informatorów. To by było kurewsko nieprofesjonalne. No, w sumie jest racja. No, ale dość ploteczek. Tak, zapłacę ci, zapłacę. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Nie ma problemu. Co tam masz? Może ci pomogę. O co chodzi? Zamiast mówić, wolę pokazać. Obraz jest wart 1000 słów i tak dalej. A, no i zdajesz sobie sprawę, że jeśli wygadasz, co tu zobaczysz, zarobisz kosę pod żebro. Tak zakładałem. Świetnie. Ostatnia prośba, a właściwie polecenie. Nie wyciągaj miecza z pochwy, o ile nie poproszę. Cóż on tam ma ciekawego? I to w tych łaźniach trzyma. Proszę za mną. Jakaś skryteczka. No dobrze, zajrzyjmy sobie. Tutaj, tak? Ile tu jest wszystkiego? Muszę to pozbierać. Bo miałam taki moment, że po prostu cały czas mi brakowało życia i nie miałam totalnie nic do jedzenia ani do picia, więc... Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Co tak nagle będą gadać? Jesteś w kontakcie z Radowinem? Ha! Ja go chyba przypadkiem zaczepiłam. Widzę, że żarty się ciebie trzymają. Nie, nie jestem z nim w kontakcie i mam nadzieję, że już nie będę. Nie wybaczył ci konspirowania z Filipą Eilhart? Radowid nie wybacza. Nikomu. I nigdy. A już zwłaszcza czarodziejkom z loży. Dobra, wychodzimy stąd, pora bo... na mnie. Ja mam co. Bo ja przypadkiem go zagadnęłam. Mamy tutaj... A ja mam po prostu za nim iść. O! Jaki milusi! Co jest? Ale nie głową w mur tego nie zmieni. Jak ja boli, ja mniej myśli. Jak mniej myśli, ja mniej smutny. No. A ja teraz bardzo smutny. Ojeju. Skąd wytrzasnąłeś tego trolla? Z Zerikani. Wygrałem go w karty od handlarza wielbłądami. Co żarcik, to lepszy. Widzisz, żebym się uśmiechał? Jestem śmiertelnie poważny. Bart pilnował garbate konie. Tam gorąco i piasek dużo. Ale Zigi mnie zabrał, bo Zigi dobry. Okej, okay. Co mamy zrobić? Widzę, że się dogadujesz z trolem, więc po co mnie tu przyprowadziłeś? Zwróć uwagę na tę dziurę. Jeszcze do niej wrócimy. A za tymi drzwiami jest skarbiec, do niedawna pełen nowigradzkich koron i innych preciozów. Ja pilnował, ale było bum i nie ma korbuna. W przekładzie na nasze ktoś mi zapieprzył blisko 20 ton złota, nie licząc drobnych. A ty pomożesz mi odzyskać. 20 ton to dość sporo. Dobrze, no pomożemy. Zgoda, pomogę ci. Jakoś nie tryskasz entuzjazmem. Potrzebujemy kasy informacji o Jaskrze, więc... Miejskie mutacje wypierają nas z emocji. Inaczej skakałbym ze szczęścia. Muszę się tu rozejrzeć, ale przede wszystkim mam pytania. Zamieniam się w słuch.
Jacyś świadkowie? Ktoś wiedział, co tu się stało? Poza Bartem? Nie. O tym skarbcu wiedzieli tylko depozytariusze. No i złodzieje. A czy w dniu ataku działo się coś podejrzanego na górze? W samych łaźniach? Happen zarzekał się, że było spokojnie. Staliby walcy, mały ruch, żadnych ekscesów. Cholerna sielanka. Przez tą dziurę wleźli? Rozumiem, że złodzieje weszli przez tę dziurę za twoimi plecami. No, bystry jesteś. Gratuluję, kurwa, domyślności. O co jeszcze spytasz? Który mamy rok? Jak się nazywa król Rydanii? Ty się zachowuj, nie, bo chcemy ci pomóc. Zastanawia mnie na przykład, skąd ta dziura się tu wzięła. Jej tu nie było. A potem bum! I była. Ja chciał zobaczyć. Ale nie zobaczyć, tylko spać. Jaki słodziak. Bo złe grzyby. Złe w Barta głowa. Niech rozwinie to bum. Możesz to rozwinąć? Bum! Takie duże. Bach, trach, łubudu i bęc. Okej. Wybuch rozpierdolił ścianę dzielącą kanały od skarbca. No to kanałami wleźli. Nieźle dogadujesz się z tym trolem. Całe życie pracuję z idiotami. Mam wprawę. A złe grzyby? Jakie znowu złe grzyby? Pleśń popsa. Jej zarodniki są tak trujące, że parę wdechów i po tobie. No, chyba że jesteś trolem. Chyba jestem. Jestem? Ziggy? Nie mówię do ciebie, baranie. O czym to? A, pleśń. No, pełno jej w kanałach za skarbcem. Myślałem, że to dobrze, wiesz. Dodatkowe zabezpieczenie, ale złodzieje jakoś to obeszli. Widziałeś ich, Bart? Jak ja wyjść przez dziurę zobaczyć, co było bum, to oddychał grzyb i zasnął. A jak już nie snął, nie ma wcale Torfuta. A ja zły troll. Bardzo zły troll. No, jesteś bardzo dobry troll. Już nie rozklejaj się. Próbowałeś pójść tropem złodziei? Oczywiście. Wziąłem jednego osiłka, Fonsa. Na tyle tępego, żeby nie zadawał pytań. Łyknęliśmy po antidotum na popsa i weszliśmy do kanałów. A chwilę potem wróciłem sam. Co się stało? Chłopak zaczął strasznie bekać. Ale także aż echo szło. Mówię, Fons, przestań. Jesteś w towarzystwie hrabiego, byłego wprawdzie, ale zawsze. No i wtedy się pożygał. Antidotum przestało działać. Peszek. Próbowałem go wyciągnąć, ale usłyszałem takie jakby bulgotanie. Coś wylazło z wody. Cenię życie moich ludzi. Ale swoje bardziej, więc rzuciłem Fonsa w cholerę i pobiegłem do wyjścia. No tak. Jakie coś? No pewnie utopiec. Mógłbyś opisać to coś, które wyszło z wody? Nie, nic z tego. W kanałach jest gęsto od zarodników. Mało co tam widać. Coś na pewno zauważyłeś. Na przykład czy... Nie, nie zauważyłem. Wybacz, że nie przeprowadziłem wstępnej analizy taksonomicznej dla twojej wygody, ale spieprzałem co sił w nogach. Nie musisz być taki złośliwy. No pora rozejrzeć się po kanałach. Masz jeszcze to antidotum na popsa? Tak, zostało mi parę fiolek. Mam też recepturę. Obrzydliwa lura, szczerze mówiąc, ale ratuje życie. Proszę. A dziękujemy bardzo. Dzięki. Nie ma za co, dosłownie. O, przecież no i jeszcze osiągnięcie, fantastycznie. Nie miałbym z ciebie już żadnego pożytku. Słuchaj, idę na górę, bo jak patrzę na ten pusty skarbiec, to szlak nie trafia. No, powodzenia. Dobra, ale to dałeś mi to antidotum? Antidotum w ogóle. Czekaj, ta ekwipunek w eliksirach to będzie? Olej przeciwko upiorom? Nie. Czy ja sobie mam sama to zrobić? Rzemiosło, alchemia, ale to jest... Gdzie ja to mam? O ja
jaskier, co ty się wpakowała? Dobra, wejdę tu, może nie umrę. Mam nadzieję, że on to już po prostu sobie wypił. Zbierzemy wszystkie sobie składniczki. Przejdziesz tędy? Nie. I tutaj mamy już ślad jakiś. Wo. Krata z rury. Wybuch zgiął jak kartkę, a na krawędziach są resztki zaprawy. Co to za problem zrobić takie boom? Tutaj wyrwał ją ze ściany. Jakieś dźwięki dochodzą. Końcówki rury są wywinięte na zewnątrz. Coś rozwaliło. A, to Bart, okej. Kawał ściany przy okazji. Wygląda na to, że odpływy z wszystkich basenów zbiegają się w tym miejscu. Nie czuć śladów magii, więc wyrwę zrobiła chyba bomba. Ale odłamków ani widu. Kawałki rur. Wybuch musiał być potężny, skoro doleciało aż tutaj. Dobra, mamy iść z nurtem kanału. Wypij antidotum, zanim pójdę dalej. Kawałki rur. Wypij antidotum. No dobra, ale gdzie ja mam to antidotum? Jakby mi ktoś powiedział. Krew z potwora. Jak ja mam to teraz znaleźć? Nie do zrobienia, słuchajcie. Czy to będzie na górze, czy na dole? Spirytus. Esencja upiora. No kurde. W eliksirach tego... No, wychodzi na to, że ja mam sobie to zrobić po prostu. Ale mówił, że mu została butelka, więc... Zielony mutagen. Nie. Jak to się nazywa? O, niedobrze. Niedobrze, bo zaraz się pewnie przekręcę, jak tam dalej wejdę. Ale tak czy siak już w zasadzie miałam kończyć, bo już tu chyba godzinkę prawie gram. Więc może po prostu nagram sobie drugi odcinek, jak już znajdę, kurde, to antidotum, bo... Dobra, moi drodzy, ja już sobie to w takim razie chyba sama odnajdę, bo idzie mi fatalnie. Po prostu jestem albo ślepa, albo tego tutaj nie ma. Dobra, moi drodzy, w takim razie dajcie znać, czy chcecie kolejne odcinki z Wiedźmina, z takich luźnych gameplayów, bo nie sądzę, żebym po prostu całą rozgrywkę tutaj nagrywała. Raczej będę sobie też pogrywać sama. Także dobra, moi drodzy. Słyszymy się już niedługo w kolejnym filmie na kanale. Trzymajcie się, cześć.